Witajcie moi kochani, jest piątek, jedziemy do Netto. Zobaczcie, mamy takie kupony, dostaliśmy razem z prospektami na najbliższe 2 tygodnie rabatowe i na każdy produkt, który sobie sami wybierzemy, możemy sobie nakleić. Także mamy jeden kupon 20%, 3 kupony po 10% i 5 kuponów po 5% na ten tydzień i na następny tydzień. Zobaczymy, co tam kupimy. I kochani moi, jak widzicie, akcja procentowa, minusowa porobiona już. Teraz przejdziemy od razu do omawiania zakupów, no bo to będzie, że tak powiem, troszkę na pewno nam potrwa. Po pierwsze, tak, dzisiaj mąż wziął takie piwko, 6-paka sobie. O, widzicie, i on ma 5,3% dokładnie, to jest 33 jak zwykle buteleczka. No nie jeździliśmy do Getrenka, dlatego no takie wziął małe. I teraz, tylko czy ja zobaczę, ono kosztował, już te rachunki z Netto to są, wiecie co, tu jeszcze mi się coś pozamazywało. A taki fajny jest ten rachunek. Dobra, to może piwo potem będzie, teraz zobaczmy tak. Słuchajcie, po 3,39 są skrzydełka z kurczaka, kilo 100 i minus 30% rabatu jest minus euro 20, czyli 2,80 zapłaciliśmy za kilo 100 skrzydełek. I one są, wiecie co, naprawdę fajne, mięsne skrzydełka. Nam taka jedna paczka starcza na obiad, do tego jakieś tam pieczywo, bułka i to wszystko. Bardzo lubimy, smacznie mają przyprawione w Netto te skrzydełka. W ogóle marynatę mają właśnie fajną. Także mamy pierwszą pozycję z głowy, dwie pierwsze pozycje, bo dwa razy to wzięliśmy. Kolejne to jest Edel Salami, 650 gramów, kosztowało 4,29. I nakryliśmy kupon rabatowy za 10%, to niecałe 4 euro za 650 gramów Edel Salami. To jest, o, tak się nakleja te kupony i pani sobie normalnie odkleja, bo ona nie lubi, znaczy podobno ludzie chodzili i ponownie jeszcze naklejali. I to jest to z Hoffmaja, my sobie sami kroimy i tak kupujemy i krojone i kupujemy takie. Dobrze, to mamy salami załatwione. Kolejne chipsy. A nie, nie chipsy. Nuggetsy. To są już w zamrażarce, nie obrazicie się. 5 euro kosztują normalnie. 20% kuponu nakryłam rabatowego. To wyszło mi 4 euro. Słuchajcie, tanio, tanio wyszło. Bardzo tanio. Kurczaka, nuggetsy. Ser Emmentaler. 2 razy po 400 gramów, o tutaj nam bardzo nieładnie wyjdzie, jest 2,79 minus 5%, to jest 14 centów, no to tam wyszło 2,65. I ser Emmentaler mamy tak, tutaj leży. A jeszcze tylko wam dodam, ta akcja, jak jest te kupony, co dostajemy z prospektami, to nie możemy naklejać na te, gdzie już sklep przecenia o 30% czy o 50%, bo to się nie sumują te rabaty. To się nakleja tylko na taki, gdzie nie ma już. I ja kupiłam to w kostce, bo będę robić sałatkę tą kiełbasianą i do pracy, i do domu, bo mam w przyszłym tygodniu urodziny i żeby nakarmić tych chłopów tam ze 30 pewnie, no 20-30, bo może trochę będzie na urlopie już, no to narobię ze 2-3 michy tej sałatki, będę miała ich z głowy. Do tego kupię ptyśki, się rozmrożą, ale chłop to musi po prostu mięsiwa, wędliny zjeść, jakieś pieczywo do tego dokupię i już będę miała ich z głowy facetów. Bo to dla naszego po prostu wydziału, reszta tam będzie przychodziła mi, składała życzenia, no to tymi ptyśkami poczęstuje, a dla naszego wydziału, no to takie jest, że się robi coś tam do jedzenia. Przy czym przy koronie to już nie siedzimy przy stołach, nie pijemy piwa i to wszystko, tylko to jest tak bardziej
taki bufet na stojąco, że tam w jednym pomieszczeniu w biurze u kierownika są takie dwa stoły połączone, tam kładziemy różne rzeczy i po prostu na pauzie każdy przychodzi na brodcajcie i sobie bierze. Kolejna pozycja, moi kochani, gulasz, mięso. O, i nie widzimy, ile ono kosztuje. Widzicie, 45 centów jest odjęte, to kosztowało 4,49, to już wiemy. Czyli 4 euro zapłaciliśmy za pół kilo wołowiny. O, bośmy nakleili właśnie 10% kuponu rabatowego, bo nakupiliśmy teraz jak wariaty kaszy gryczanej, nagle wszędzie kaszę gryczaną widzimy i po prostu chcemy sobie znowu gulasz zrobić. Nie mamy już od sąsiada wołowiny takiej gulaszowej. Tam jeszcze nam rolady zostały i jeszcze coś. I chyba polędwica. Tak, jedna polędwica, czy dwie polędwiczki, rolatki nam zostały i trochę mielonego, a gulaszowego już nie mamy i zupnego też nie. I zobaczcie, od sąsiada płacimy 10 euro za kilogram świeżynki, jak to się mówi, rano mnie budzi, mucząc mi mućka pod sypialnią, a tutaj 9 euro ze sklepu się kupuje, także naprawdę bardzo, bardzo tanio, że tak powiem. My tutaj mamy możliwość kupić. To już mięsko, teraz jest, a to jest to piwo, 4,98, 5 euro i 48 centów jest kaucja naliczona, korniszony 1,19 w słoiku i też 5% rabat, ten kupon nakleiłam, to jest 6 centów, to korniszony to są no takie maciupeńkie. Tutaj w Polsce zresztą też korniszony są maciupeńkie, wydaje mi się, nie kupowałam wnet, to przyznam się szczerze, no ale wydaje mi się, że będą twarde. Do tej sałatki kupiłam cebulkę marynowaną, mam, także tylko korniszonów potrzebowałam. Aha, po euro 50 to co wam mówiłam, te cukierki mleczne. Ostatnio byliśmy w Edece i syn chciał właśnie wziąć te cukierki, one kosztują 2,49 czy 2,29 w Edece, natomiast w netto są po euro 50, zobaczcie, to jest po prostu niesamowite i ta cena jest odkąd pamiętam, odkąd my kupujemy te cukierki, no wiele, wiele lat one w ogóle nie drożeją i to chyba nawet nie jest euro 49, tylko euro 50, właśnie jakaś taka stała cena. Bardzo one są smaczne. Tak, kolejno mamy kilogram kiełbasy krakowskiej 5,59 i minus 56 centów rabatu. No to w sumie zapłaciliśmy 5 euro za kilogram krakowskiej. Tak wygląda u nas krakowska. Ci, co stale nas oglądają, to już wiedzą, a tutaj pani też się nie udało odkleić dziesiątki, to jest. I to jest właśnie krakowska z rejonu Kimgała. Tak jak wam mówiłam, to jest niedaleko nas, no tam ze 100 km mamy do jeziora Kimsi. Chyba nie 100 km, mniej. 100 km, nie wiem czy powiedziałam kilogramów czy kilometrów, mniej mamy. I tam są takie bardzo ekologiczne tereny, tam się już są Alpy. I właśnie i z tego rejonu Kimsi to jest mięsko. Świnki tam się wypasają. Krakowska jest. Co my teraz mamy po krakowskiej? A, Bierwurst, czyli ta kiełbasa tak zwana piwna, to się nazywano. I ona była, słuchajcie, normalnie po 99 centów, czyli liczmy po euraszku. I kupiłam 8 paczek i wszystkie są przecenione o 30%, także 30 centów, 70 centów i kupiłam 8 paczek, bo tak jak wam mówiłam, narobię tego, tych sałatek i w domu chcą już tu jeść, bo jest, są, jest no ciepło, nie ma upałów, ale jest dobrze ciepło i w pracy też będą bardzo chętnie jedli mi to, także wzięłam przecenione. Po 70 centów paczka 200 gramów kiełbasy.
ona nie jest może jakaś tam rewelacyjna, no to jest taka mielonkowa, ja bym powiedziała, kiełbasa. No, polska mortadela to ma swój specyficzny smak, to chyba się nie znajdzie, ale coś w tym stylu, jakaś taka mielonkowa mortadela polska, no coś takiego. Także to pokupowałam. Czyli wychodzi mnie 3,50 za kilogram tej kiełbasy, więc po prostu śmieszne, tak? Bo 70 centów za 200 gramów. Następnie dwa sery feta po 250 gramów to 1,13 zapłaciliśmy, no bo minus 5% rabatu nałożyłam. I jeszcze mamy, a takie chrupki 1,29 syn wziął. A, zmywaki nam się skończyły w kuchni, tak żeby przecierać. Mieliśmy taki, wzięłam, który normalnie kupuję tylko do mebli, ale skończyły nam się te gąbkowe, to nie chciało nam się jechać do Rossmana, to po prostu tutaj wzięliśmy, to jest ten szwamtuch. On 75 centów, to jest 5 sztuk. I za to zapłaciliśmy wszystko 47 euro. 3 centy bodajże, tak, tylko że tu jest jeszcze 48 centów w tym kaucji, także generalnie jakieś 46,5 zapłaciliśmy za takie zakupy, 46 euro i tam zapłaciliśmy około 33 te zakupy z normy, czyli mamy 79, no jakieś 80 euro zapłaciliśmy za te wszystkie zakupy. A ten właśnie, o, takie gąbkowe kupujemy, to fajnie się przemyje tu, czy kuchenkę po gotowaniu, czy z blaty w ogóle, no szybciutko, one są bardzo wygodne. Te i jeszcze takie chrupki, co tam też widzieliście, euro coś. To sobie syn takie wziął. Może to tak nie za dużo, jak widzicie się, a to jeszcze pamiętajcie, że tu jest kilogram tego kurczaka, tych nuggetsów do tego wszystkiego. Może nie za dużo, jak widzicie, tutaj jest tych rabatów, tak? Ale za nuggetsy właśnie jest jeden euraszek, tu są euraszki, tu są no i słuchajcie, to się naprawdę zbierze. Ja nie wiem, oni kiedyś dawali, ile powinniśmy zapłacić, a ile zapłaciliśmy. Kiedyś to tak było na rachunkach. Ale może mi się uda teraz doczytać, ile ja w sumie zaoszczędziłam na tych zakupach. Mamy tak, euro 20, euro 20 to jest 2,40. 43 centy to jest 2,80, 3,80, 3,94. 4,15, 4,20, 4,60, 4,60, 5,20, 5,20, 5,50, 5,80, 6,10, 6,40, 6,70, 7,30, 7,60 i raz, dwa, trzy razy po 6, 7,60, 7,80 euro zaoszczędziłam, 7,80 euro, prawie 8 euro, słuchajcie, na tylko takich zakupach, jak widzicie, plus tych kilogram nuggetsów, tak jak mówię, z kurczaka. No to uważam, że to jest fajnie, tak? Bo to jest, no może mniej niż pół godziny pracy, no ale to zostaje, tak? Jutro pojedziemy, jakieś napoje dokupimy i te sosy jeszcze do sałatek i myślę, że nie wydamy tych 8 euro, które tutaj są zaoszczędzone. Także wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Dziękuję Wam za oglądanie, moi kochani. Zapraszam serdecznie do zostawiania lajków, do komentowania. Będę jak zdarta płyta powtarzać. Ale tego nie nagrałam i nie puszczam w kółko, żebyście wiedzieli, tylko na bieżąco proszę Was o to wszystko.
I trzymajcie się zdrowo, cieplutko i do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.